Over several decades, Poland accumulated considerable amount of experience in peacekeeping operations. Recently, in both Kosovo and Bosnia, Poles also served, and in Bosnia, Pol was a commander-in-chief of the Polish Nordic Brigade. So I think that our experience quite sufficiently justifies our hopes that everything will go well. There were debates, should we send our units to Iraq or shouldn't we? But once the decision was taken, I think that even those who were critical now think that we should all sort of rally behind the government and make sure that our mission will be a success. Thank you very much. Poland and Poles have expanded contacts with Iraq. Already in 1942, the British asked the Polish military forces to secure oil fields between Kirkuk and Mosul, and we did it successfully. In the 1970s and 1980s, thousands of Polish engineers and workers were building factories, bridges, and roads in Iraq. So the Poles know the Iraqis know the Poles, and not as an occupying or colonial power, but as a nation and people ready to help them. And what also should help Poles in their endeavors in Iraq right now is their experience in introducing democracy after living for a long period of time under totalitarian regime. No plusy na pewno takie, że może będziemy mieć jakieś udziały w ropie i we wszystkim, może się jakoś wzbogacimy, ale minusy ma na pewno jakieś moralne. Dlaczego? No, ponieważ jest to... No... Myślę, że nie jest do końca fair ta wojna wobec Irakijczyków, którzy na pewno nie wszyscy tego chcą. Polacy trochę wmieszali się w tą wojnę w Iraku, no bo raczej nam nie pomagali wcześniej w przeszłości inne państwa. Raczej nas wykorzystywali, ale wojna w Iraku, no po prostu to jest inny kontynent, inny świat, inna rzeczywistość. No, Polacy mogą mieć z tego kłopoty tylko. Nie musimy to przecież od razu w korzyściach takich namacalnych w tej chwili, ale jeśli Polska będzie na świecie działać w ramach jakby stabilizacji jakiegoś ogólnego rozwiązywania problemów pokojowych, to chyba będziemy rośli jakby w opinii światowej jako naród cywilizowany, przyzwoity, prawda? No nie ma specjalnie czasu, dlatego dobrze, że mamy się pomagać wzajemnie przecież. Jesteśmy jedną rodziną na całym świecie, tak mi się wydaje.